Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Potrzeba wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Taki głos popłynął dziś z Bukaresztu. W stolicy Rumunii odbył się szczyt bukaresztańskiej dziewiątki. Współgospodarzem spotkania był prezydent Andrzej Duda. Integracja Ukrainy z Unią Europejską i promocja tej integracji w krajach południowej Europy to główny cel ofensywy dyplomatycznej prezydenta. Andrzej Duda w czwartek rozmawiał w tej sprawie z prezydentem Portugalii, a wczoraj z prezydentem Włoch. Polska pomaga Ukrainie praktycznie każdego dnia. Jesteśmy pod tym względem absolutnie zdeterminowani. Uważamy, że jest to interes nie tylko Ukrainy, żeby się obronić i zachować suwerenność, niepodległość i wolność, ale że jest to także interes nas, Polaków, Polski, całej wschodniej flanki NATO, Unii Europejskiej i całego wolnego świata. Mówił dziś już w Bukareszcie polski prezydent. To kolejny przystanek na mapie jego dyplomatycznej ofensywy. Andrzej Duda w stolicy Rumunii był także współgospodarzem szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Główny cel spotkania to przygotowanie stanowiska państw regionu przed czerwcowym szczytem NATO w Madrycie. Podkreśliliśmy potrzebę przyjęcia nowej koncepcji strategicznej NATO, która musi odzwierciedlać w sposób bardzo dokładny i realistyczny nowe parametry bezpieczeństwa. Musimy wzmocnić naszą kolektywną obronę, wzmocnić nasz sojusz na wszystkich poziomach, a także określić Rosję jako zagrożenie. Musimy przygotować się na zmierzenie się z obecnymi, a także przyszłymi wyzwaniami. Mówił prezydent Rumunii. Kraje B9 liczą, że szczyt NATO przesądzi o nowej postaci obecności sił sojuszu na wschodniej flance. Ta obecność musi być trwała i wiarygodna, szczególnie w basenie Morza Czarnego, które jest najbardziej zagrożone ze strony Rosji. Rejon ten ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, podkreślał prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Musimy upewnić się, że NATO jest zdolne i gotowe do udzielania skutecznych odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed nami. Sojusz musi być zdolny do obrony każdego centymetra swojego terytorium. Chodzi nie tylko o strategię wzmocnionej, wysuniętej obecności na wschodniej flance NATO. Chcemy także, aby przekształcona została w Enhanced Forward Defense, czyli we wzmocnioną, wysuniętą obronę. I w efekcie, żeby grupy batalionowe, które dzisiaj są obecne, zostały przekształcone w grupy brygadowe, czyli aby liczba żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego w poszczególnych krajach wschodniej flanki NATO znacząco się zwiększyła. Z Bukaresztu popłynęło dziś także wsparcie dla przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO. Przywódcy B9 rozmawiali także o humanitarnych i gospodarczych konsekwencjach wojny. W tym kontekście zwracali uwagę na konieczność dalszego wspierania Ukrainy. W szczycie w formie online uczestniczył szef NATO Jens Stoltenberg. Siewierodonieck i Lisiczańsk to ostatnie kontrolowane przez Ukraińców części obwodu ługańskiego, które przejąć chce Rosja. Wojska Ukrainy stawiają bohaterski opór. Rosyjskie wojska skupiają całą swoją siłę na Siewierodoniecku. Agresor naciera zarówno z lądu, jak i z powietrza. Na razie bez sukcesu próbuje także opanować sąsiedni Lisiczańsk. Ukraińcy nie dają za wygraną, toczą się zacięte walki. Na szkole wylądowało 5 pocisków Grad. Ciężko nam, domy spłonęły, leciały pociski. Ludzie mieszkają w piwnicy, żyją w ciągłym strachu. Bomba uderzyła w nasz dom, spadła przez dach, przebiła się przez sufit w holu. Na celowniku wojsk Putina są także inne miejscowości obwodu donieckiego. Między innymi na Bachmut uderzyły pociski manewrujące. Mamy pozytywne wiadomości z regionu Zaporoża, gdzie możliwe stało się pokrzyżowanie planów agresora. Stopniowo posuwamy się naprzód w obwodzie charkowskim, wyzwalając naszą ziemię. Broni się także Mikołajów. Armia Putina znów celuje w Charków, tylko tam 150 tysięcy osób zostało bez dachu nad głową. Mimo że intensywność ostrzałów Charkowa zmniejszyła się, Rosjanie zaczęli używać bomb i pocisków o większej mocy. Te zniszczenia, jakie dzisiaj mamy, są bardzo poważne. W obwodzie charkowskim zginęły 2 osoby, 15 zostało rannych. Ucierpiały domy, magazyny, obiekty infrastruktury. Z powodu ostrzału płonęły lasy. Straty ponosi też Rosja. Minionej doby ukraińskie wojska zniszczyły 11 rosyjskich czołgów, 12 pojazdów opancerzonych, system artylerii, 9 wyrzutni rakiet,
system przeciwlotniczy i 10 dronów. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski w formie zdalnej uczestniczył w szczycie demokracji w Kopenhadze, gdzie podkreślił, że należy przejść do działań, by Ukraina, i tu cytat, była częścią europejskiej rodziny. W najbliższych dniach Unia Europejska ma szansę zrobić historyczny krok, który dowiedzie, że jej słowa o przynależności narodu ukraińskiego do rodziny europejskiej nie są puste. Według doniesień Bloomberga najprawdopodobniej 17 czerwca Komisja Europejska zarekomenduje przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Do Kijowa z kolei przybył dziś minister obrony Wielkiej Brytanii. Uzbrojenie, finanse i sankcje to trzy sprawy, w których Wielka Brytania konsekwentnie pokazuje, że jest liderem we wspieraniu Ukrainy. W kwietniu w Kijowie z prezydentem Zełenskim spotkał się premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Zadeklarował wówczas, że Londyn przekaże Ukrainie pojazdy opancerzone, przeciwokrętowe systemy rakietowe oraz wyrzutnie pocisków przeciwpancernych. Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzyma tytuł honorowego obywatela Warszawy. Była prezydent stolicy, która dawała przyzwolenie na dziką reprywatyzację, otrzyma to wyróżnienie rok po uhonorowaniu Jolanty Brzeskiej, aktywistki, której śmierć do dziś nie została wyjaśniona. Rada Miasta Stołecznego Warszawy głosami Koalicji Obywatelskiej przyznała byłej prezydent stolicy Hannie Gronkiewicz-Waltz tytuł honorowego obywatela Warszawy. Nie mogliśmy się na to zgodzić, mówi radny Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości. Ta kandydatura jest dla nas zupełnie nie do przyjęcia. Jest to tym bardziej bolesne, że de facto został wykorzystany przy tej okazji pan mer Kijowa Witalij Kliczko. W tej samej uchwale radni przyznali tytuł honorowego obywatela Warszawy Witalijowi Kliczce. Radni PO nie zgodzili się, aby głosowanie nad tą kandydaturą odbyło się oddzielnie. Zablokowano jednocześnie możliwość dyskusji nad uchwałą. Dlatego to głosowanie zbojkotowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie zrobiło dwóch przedstawicieli Lewicy. Jest to decyzja błędna, nieetyczna. To jest policzek wymierzony ofiarom dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. W czasach rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz trwała w Warszawie dzika reprywatyzacja. Ludzie byli wyrzucani z mieszkań przejętych przez handlarzy roszczeń, a ratusz milczał. Hanna Gronkiewicz-Waltz nigdy nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną. Ja uważam, że jest to absolutnie walka czysto polityczna. Mieszkańcy informowali ratusz o tym, co dzieje się w Warszawie. Hanna Gronkiewicz-Waltz wiedziała o ciemnej stronie miasta stołecznego, przypomina działacz Jan Śpiewak. W 2010 roku lokatorzy zostawili jej, przekazali jej raport o kradzieży kilkudziesięciu nieruchomości w samym centrum Warszawy. Więcej, wiedziała o tym, że kamienica, którą odziedziczyli jej mąż i córka, była kradziona przez szmalcowników. Wiedziała o tym. I nie zrobiła w tej sprawie nic. Twarzą ofiar afery reprywatyzacyjnej była Jolanta Brzeska, której odebrano mieszkanie przy ulicy Nabielaka 9 na warszawskich Sielcach. Dzwonek do drzwi, otwieram drzwi, przed drzwiami stoi około 5 do 8 osób. Okazuje się, że to są właściciele mojego mieszkania. I właśnie przyszli obejrzeć swoją własność. Jolanta Brzeska przez lata działała na rzecz osób eksmitowanych ze swoich mieszkań w ramach dzikiej reprywatyzacji. W 2011 roku jej spalone ciało zostało znalezione w Lesie Kabackim. Do tej pory nie ustalono sprawców. Rok temu przyznano pośmiertnie Jolancie Brzeskiej honorowe obywatelstwo Warszawy. To samo wyróżnienie dla Hanny Gronkiewicz-Waltz to rzecz całkowicie naganna, podkreśla profesor Maciej Stasiak. Takie zestawienie obraża pamięć o bardzo ważnej osobie, która robiła bardzo dobrą robotę i zapłaciła za to straszną śmiercią. Honorowemu obywatelstwu dla Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzeciwia się Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej. I za tą krzywdę ludzką pani Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj ma odbierać ten tytuł. Nie, proszę państwa, my się na to nie zgadzamy. Stowarzyszenie podkreśla, że wczorajsza decyzja Rady Miasta jest dowodem na to, że w ratuszu nic się nie zmieniło. Wprawdzie Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest prezydentem, natomiast jej ludzie w dalszym ciągu decydują o tym, co się w tym mieście dzieje. I to jest przerażające. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski, który był szefem Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich, apeluje do obecnego prezydenta Warszawy. Rafale Trzaskowski, proszę ciebie, jako mieszkaniec Warszawy, wycofaj się z tej decyzji.
To jest haniebna decyzja. Tytuły honorowych obywateli oficjalnie zostaną nadane na uroczystej Radzie Warszawy 31 lipca, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Honorowe obywatelstwo Warszawy otrzymali Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Jan Paweł II czy Maria Curie-Skłodowska. W ciągu 10 lat w Polsce przestało istnieć 340 tysięcy gospodarstw rolnych. Średnio znika 100 gospodarstw dziennie. Tendencję tę ma zahamować Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, który obecnie ocenia Komisja Europejska. Jeśli Komisja Europejska zaakceptuje Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, Polska będzie mogła ubiegać się o unijne pieniądze. To 25 miliardów euro, jakie będą wypłacane w latach 2023-2027. O środki będą mogli ubiegać się samorządy, przedsiębiorcy i oczywiście rolnicy. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na ochronę wód i glebę, energię odnawialną czy poprawę dobrostanu zwierząt, informuje wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zachęta do dobrostanu zwierząt, aby też to była dopłaty z tytułu dobrostanu zwierząt były dodatkowym źródłem, dodatkowym impulsem dochodowym. Chcemy, aby zahamować spadek ilości gospodarstw hodowlanych, który niestety w ostatnich latach następował. Poprawa dobrostanu zwierząt w gospodarstwach to zwiększanie powierzchni w budynkach czy też budowanie wolnych wybiegów, a tam gdzie jest to możliwe, to trzymanie zwierząt bez uwięzi i stosowanie ściółki. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski przekonuje, że wspólna polityka rolna jest korzystna dla rolników. Trudno sobie wyobrazić dziś na rynku i europejskim i światowym funkcjonowanie rolnictwa bez tych instrumentów wsparcia, które daje wspólna polityka rolna. Krajowy Plan Strategiczny dotyczy nie tylko inwestycji w gospodarstwa rolne, ale także ma ograniczyć wyludnianie się polskiej wsi poprzez podniesienie jakości usług lokalnych czy cyfryzację. O 5% został obniżony podatek PIT. Sejm podjął też decyzję o likwidacji ulgi dla klasy średniej. Skutki inflacji są bardzo dotkliwe dla obywateli. Obiecaliśmy zerowy VAT na żywność, co jest działaniem także zapobiegającym skutkom inflacji. Zostawia pieniądze w kieszeniach Polaków i wdrożyliśmy. Obiecaliśmy 13, 14 emeryturę, są. Obniżyliśmy podatek z 18 na 17, zrobione. Z 17 na 12 od 1 lipca będzie zrobione. Jedna z najwyższych kwot wolnych od podatku do 30 tysięcy złotych. Zrobione. Dopłaty do nawozów. Zrobione. Obniżka VAT na paliwo, a po to, żeby inflacja tak nie bolała. Zrobiona. Do 8% bez zgody Unii Europejskiej. Część z tych zmian, o których mówił premier Mateusz Morawiecki, została wczoraj przyjęta przez Sejm. To m.in. obniżenie podatku dochodowego dla osób fizycznych z 17 do 12%, kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych, a próg podatkowy na poziomie 120 tysięcy złotych. Sejm poparł też likwidację ulgi dla klasy średniej. Część ekonomistów krytykuje jednak te zmiany, twierdząc, że przy tak wysokiej inflacji obniżanie podatków może mieć negatywne skutki. Ta decyzja nie ma charakteru krótkoterminowego. To są zmiany systemowe i należy je rozpatrywać w dłuższym terminie i takie zmiany, czyli obniżanie podatków generalnie są, przynajmniej z mojego punktu widzenia, oceniane jako dobre dla gospodarki. Dobre dla gospodarki, ale też korzystne dla obywateli, podkreśla ekonomista Mariusz Kękuś. Dla obywateli to jest dobra decyzja, ponieważ w portfelach obywateli zostanie więcej pieniędzy. Koszt tych zmian podatkowych jest szacowany na około 15 miliardów złotych. Część z tych środków obywatele oczywiście, czy też wszystkie, wydadzą i część z nich wróci w postaci podatku, choćby podatku VAT, który jest płacony przez obywateli, więc niewątpliwie te środki, które trafią do obywateli, część z nich wróci do budżetu państwa. Nowela ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zakłada też możliwość wspólnego rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci. Ten sposób opodatkowania będzie miał zastosowanie także do opieki naprzemiennej. Dla niektórych przedsiębiorców wprowadzona zostanie możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Posłowie zgodzili się także na podniesienie wysokości procentowej podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego
publicznego z 1 do 1,5%. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy unormowała się, dlatego od 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie o zakazie przebywania na obszarze przygranicznym. Przez wiele miesięcy polsko-białoruska granica forsowana była przez setki nielegalnych migrantów. Codziennie próbowali oni przedostać się do naszego kraju. Za całą sytuację odpowiedzialny był reżim Aleksandra Łukaszenki, który przy współpracy z Moskwą próbował zdestabilizować sytuację w regionie. Rząd wprowadził stan wyjątkowy. W stan gotowości postawione zostały polskie służby bezpieczeństwa, wojsko, Straż Graniczna i policja. Kryzys migracyjny był testem ich sprawności, wskazuje politolog Bartosz Brzyski. Był testem przed inwazją Rosji na Ukrainę i był to słusznie przez polskie władze rozpoznany problem i wyzwanie, które trzeba było jak najszybciej rozwiązać i ustabilizować tę sytuację, więc chociaż budziło to wiele kontrowersji, to jednak to wprowadzenie stanu wyjątkowego było dobrą decyzją. Stan wyjątkowy obowiązywał od 2 września do 30 listopada ubiegłego roku na terenie 183 miejscowości znajdujących się przy granicy z Białorusią. 1 grudnia z kolei w życie weszło rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, które czasowo zakazywało przebywania na obszarze przygranicznym. Najpierw obowiązywało ono do 1 marca tego roku, następnie zostało przedłużone do 30 czerwca. Na tym się zakończy. 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. Jednocześnie wojewodowie wprowadzą zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej. Napisał na Twitterze szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. To dobra wiadomość, szczególnie dla osób, które w strefie przygranicznej prowadzą działalność agroturystyczną, mówi wójt gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz. To na pewno ułatwi to życie mieszkańcom i mam nadzieję, że będą mogli zarabiać pieniądze, bo zainwestowali swoje własne środki, żeby przygotować miejsca turystom. Na turystów liczą też mieszkańcy Podlasia, mówi pani Alicja. To niech przyjeżdżają, niech zawsze jakieś, co za granicę mają wyjeżdżać, to niech tu. Tutaj u nas takie powietrze, jak ja mieszkam, to mam tak przyjemnie, bo tak jest staw, żawki kumkają, wszystko pachnie. Aby na przyszłość zabezpieczyć się przed presją migracyjną ze strony białoruskiego reżimu, na ponad 180-kilometrowym odcinku naszej wschodniej granicy powstaje zapora o wysokości 5,5 metra. Uzbrojona będzie w nowoczesne systemy elektroniczne. No niestety wydaje się, że dzisiaj trudno jest o inne wyjście niż właśnie budowa jakiejś stałej zapory. Szczególnie, że Polska jest przecież krajem granicznym nie tylko z naszego punktu widzenia, ale całej Unii Europejskiej. Ponad 130 km zapory jest już gotowe. Rozpoczęły się pierwsze odbiory. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.